Hej moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 15, dzień premiery, ale ja stwierdziłem, że premiery nie będę kupował na razie tej za 30 i zrobimy sobie miks za 30 zł. Lewandowski dwa razy kontra starożytny skarb. Ta zdrabka do odczarowania, ta jest bardzo szczęśliwa dla mnie, może dzisiaj coś da. Tym bardziej, że mam numer na przykład trzeci, który mnie lubi często. Zobaczymy. Trzymajcie mocno kciuki, 30 zł wkład. Ale za tym drapanie to 15, czyli odkrywamy okienko w kalendarzach. Na początku słodyczowy. Szukamy 15. 15 jest tutaj. No dzisiaj mamy aniołka. No, pozdrawiam tutaj Marzenkę z kanału Mary Mario. Marzenka lubi aniołki. Ja dzisiaj takiego mam. Pozdrawiam cię serdecznie, Mary. Dobra. Mariusza również przy okazji, żeby nie było. Ale tutaj w szczególności Marzenkę. I 15. 15 kalendarz koci. Znowu będzie miał. Normalnie dzień dziecka ma przez te zdrabmasy. Kolejne jedzonko. Fajnie. Okej. Okay. To wszystko z kalendarzy. Dzisiaj mieliśmy takie znowu jedzonko dla kotka. Przez maczek. No i aniołeczka, czekoladę. Będzie zjedzone z miłą chęcią. Dobra. Bierzemy się do drapania. Jestem bardzo ciekawy tych zdrapek. Wpierw może zacznijmy od Lewandowskiego z numerem trzecim. Już was tutaj ustawiam. Trochę turbulencji musi być. Okej. I co? Wygrywających liczb szukamy. Wygrywających liczb, koszulki i gola. Gol na mnoże wygraną. Razy dwa. A wygrywające liczby 31, 19, 17, 11 i 38. No, zdrabka z numerem trzecim. Zobaczymy, czy trójka mnie lubi. 36 dalej. 23, 18. Wziąłem dwie ostatnie zdrabki z kolektury. 33. 12, na razie nic. 21, 22, 39, mamy 38, 26, 29, a już myślałem, nie. 34, 14, 27, 37, 35, 32. Ogólnie chciałem taką dogrywkę zrobić, bo na początku pierwszego dnia z Rapmasów robiłem 3 razy Lewandowskiego i chciałem teraz znowu zrobić, ale że były dwie ostatnie zdrabki, to nie udało się. No i dobrałem właśnie ten starożytny skarb. Wydaje się być puste. Zobaczymy kontrolne. 9 te kontrolne ukryli. Mamy D i H. Dobra, jest pusto. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. To teraz już powinny być wszystkie wygrane. Zobaczymy z numerem 17 starożytny skarb. 3 takie same symbole w jednej linii, w jednej grze, a w bonusie 4 musimy mieć takie same, żeby wygrać bonus. No nieszczęśliwa dla mnie zdrabka, już to mówię od razu. Mamy skrzynię, hełm po raz drugi, wino, grono. No i dali dzban, czyli nie. Odkusili trochę. Druga gra, harfa.
wielbłąd, statek, harfa, no to bonusu już nie będzie. I skrzynia, czyli nie ma. Trzecia gra, dzban, statek, łuk, harfa, no i nic nie będzie, bo jest mumia. Czwarta, łuk, piramida, słońce, Kleopatra, no i nic nie będzie, winogrona. Sfinks. O, Sfinks po raz drugi. Sfinks po raz trzeci. Mamy wygraną. I co ciekawe, miałem też wygraną na premierze, na live'ie i była jedyna wygrana w tej zdrabce i też były trzy Sfinksy. Czyli tu już nie drapię, bo nie ma sensu. Szósta gra jest wielbłąd, mumia, łuk. Fajnie, że coś jest. Dzban i palma. I ostatnia gra, Ibis. O, Ibis po raz drugi, Kleopatra, wielbłąd, Ibis po raz trzeci, mamy więcej niż zwrot, normalnie cud. Siódma gra wygrała i piąta. Pod piątą mamy, no, 10 zł, a ostatnia też 10 zł, fajnie, 20 jest super. Kontrolna S, no nie wiem, bo pierwszy raz mam 20 zł, tak to miałem jeden zwrot. Tej zdrabce szał. Dobra, nie jest tak źle. Dzisiaj nie będzie tak źle. Z numerem czwartym mamy Lewandowskiego. Ostatnia zdrabka. Wykrywające liczby 18, 31, 36, 14 i 19. Fajnie, żeby coś tu wpadło. A mamy 32. No, zaczynamy obokiem i to jakim? 13, brak, 12, 11, 16, nie ma, ojojoj, 35, 28, 15, no dajcie tą wygraną jedną, 24, 22, bo się pogniewamy z tą zdrabką, jak nie dacie. 38, 21, 26, no dajcie coś, dajcie cokolwiek. 37, a dają oboki. 23, 34, 33, 27. 29, no i ostatnia szansa, 39, no niestety Lewandowski dzisiaj się zbuntował. Dobra, nie jest tak źle, mamy coś na pomnożenie, jak to się mówi. Mamy tutaj 20 zł, fajnie. I w zdrabce, którą chciałem odczarować, zobaczymy jeszcze bonus. O, też było 20. Dobra, to co, widzimy się w następnym odcinku jutro. Zobaczymy, co jutro wymyślę. Na razie, cześć, miłego Wam życzę, papa. Hej moi drodzy, witam Was na dogrywce odcinka zdrabmasowego. Dotarła do mnie przesyłeczka od kochanej Marzenki i Mariusza z kanału Mary i Mario. Serdecznie Wam zostawiam serduszka. Jest to, oczywiście ja już tutaj otworzyłem, mniej więcej zajrzałem, no, kartka świąteczna, więc bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za pamięć. Ja jeszcze, no, ja jestem w lesie z wysyłaniem kartek. Żadnej kartki jeszcze nie wysłałem, ale zrobię to dzisiaj, jutro. Priorytetem, więc mam nadzieję, że do świąt jakoś to dojdzie. Jak nie, to po świętach, ale dojdzie. Myślę na pewno, że dojdzie. Chyba, że wiecie, jaki tam jest ta nasza Poczta Polska. No, przepraszam, no nic jeszcze nie powysyłałem. Czasu mało, więc na pewno dojdzie coś ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie, Marzenka i Mariusz. Wpadajcie do ich kanału, kto jeszcze ode mnie ich nie zna. W opisie filmu, w tytule filmu, w tytule filmu.
będzie odnośnik do ich kanału. Serdecznie zapraszam, bardzo fajni ludzie. Marzynka, no jej śmiech po prostu poprawia humor. Ogólnie fajni, fajni, pozytywni ludzie. Dobra, zobaczymy, co mi tutaj wrzucili. Serdecznie wam dziękuję. Ojej, będzie ciężko wyciągnąć. Ojej, ile tutaj tego dobrego jest. I jeszcze karteczka. Najważniejsze, nie potrafię wyciągnąć. Czekajcie, rozerwę może kopertę. Czekajcie, zrobię to poza kamerą, żeby danych osobowych nie pokazywać. Okej, wyciągnąłem. Nie było to łatwe. O, jeszcze tutaj coś mam fajnego. Ale fajny Mikołajek. Serdecznie dziękuję. Będzie na choince. U mnie choinka już wisi. Już ją postawiłem, więc tylko dołożę do choinki. Bardzo fajne. To jest taka ozdoba jakby z dzieciństwa. Pamiętam, miałem takiego Mikołaja, tylko czerwonego. A ten jest taki srebrny. Fajny, fajny. Dziękuję. Tutaj mamy słodkości. Pastylka miętowa na pewno będzie dobra. Fajny taki cukiereczek świąteczny, Mikołajki. Czekoladowy. Tutaj taka śnieżynka. Gwiazdka. No i reniferek. Słodki też, super. Dziękuję wam serdecznie za pamięć jeszcze raz. I co, mamy tutaj śliczną karteczkę. Radosnych świąt, szczęśliwego nowego roku. O, jeszcze zdrapeczki dołożyli, no nie. Dobra, zdrapeczkami się potem zajmiemy. Super, dziękuję. Tutaj już mój kot też się zainteresował. Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku życzę Mary i Mario. Super, dziękuję wam serdecznie, kochani. Śliczna karteczka pójdzie na komodę, a potem z komody do pudełeczka na pamiątkę. Dziękuję serdecznie. Tutaj te słodycze Mikołajka odkładam, a zajmiemy się zdrapkami. Mamy tak neonowe 7 z numerem O28, czyli mój numerek. Nie wiem, czy specjalnie, czy po prostu zbieg okoliczności. Numer 28 mój. No i szmaragdowy, dawno i tej zdrapki nie drapałem. Z numerem 16, numer Mariusza. Super. Dziękuję wam, kochani, jeszcze raz. Nie przejmujcie się nawet, jak w tych zdrapkach nic nie będzie, to liczy się pamięć, liczy się karteczka. To jest najważniejsza karteczka. Dobra, co szukamy? Szukamy wygrywających liczb. No i szukamy drożdżóweczki. No, ładnie się ją drapie. Szukamy 1, 4, 23 i 29. A mamy 17, 14, 32, 2 i 3. Nie ma. Kolejno jest 21, 8, 11, 30 i 31. No niestety ta zdrapka jest przegrana, ale tak jak mówiłem, zdrapki to tylko dodatek. I co, jestem ciekawy tej zdrapki z numerem 28, neonowe 7. No jest szczęśliwa dla mnie zdrapka. Szukamy siódemki czarnej, takiej zielonej. No i gwiazdki. A mamy tak 5, 6, 2,
5, 3, 8, 2, 3, 6 i 4. No niestety zdrabka też jest pusta, ale tak jak mówię, to są tylko dodatki, wiadomo jakie jest lotto. Dziękuję za śliczną karteczkę. Karteczka jest przepiękna. Za życzenia dziękuję. Dziękuję za słodkości. Na pewno zostanie to zjedzone, bo ja lubię słodkie. No i Mikołajek na choinkę. Już go zaraz powieszę. Będzie wisiał. Serdecznie dziękuję. Nic to. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Pozdrawiam Was. Dziękuję jeszcze raz Mary Mario za przesyłeczkę. Na razie. Cześć.